trzeciej roli, czyli w roli reprezentanta grupy, która pracowała nad tym wydarzeniem, nad rozpoczęciem wydarzenia, bo dzisiejszy koncert inauguracyjny jest jednym z dwóch koncertów. Ja już serdecznie zapraszam również na koncert, który się odbędzie 22, dobrze mówię? Za dwa tygodnie w sobotę. Który odbędzie się za dwa tygodnie w sobotę. Będziemy gościć kwartet smyczkowy, który zagra dla nas tutaj już z przodu, przed ołtarzem. Już prawdopodobnie nie będziemy musieli korzystać z ekranu. I szanowni Państwo, no cóż mogę rzec. Ja jeszcze jako dyrektor Miejskiej Gminnej Biblioteki Publicznej, niebawem to ogłoszę już oficjalnie, ale już dzisiaj proszę Państwa o kontakt z biblioteką, proszę Państwa o pamiątki związane z funkcjonowaniem, z życiem tej parafii, tego kościoła, ponieważ właśnie rozpoczęliśmy proces tworzenia Wołowskiej Izby Pamięci, a ten kościół, to miejsce jest wyjątkowe także w minionej, w historii tego miasta z perspektywy ostatnich 50-70 lat, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, jak tworzyła, jak konsolidowała się tkanka naszej społeczności lokalnej w ramach wokół kościoła, jak ta tkanka cementowała się wokół księdza Bosaka, jaki to miał przeogromny też wpływ na działanie, funkcjonowanie Solidarności, a także na wsparcie społeczności lokalnej. No cóż, już nie będę gadał zbyt wiele, bo najwyższa pora rozpocząć. Księże proboszczu, proszę jeszcze o jedno zdanie, aby oficjalnie rozpocząć dzisiejszy koncert. Tak jak już wspomniałem, przewodniczką po dzisiejszym muzycznym wieczorze będzie pani Martyna Muńko i ona więcej opowie już o artystach i o programie. Ja życzę wszystkiego najlepszego, udanego muzycznego wieczoru. Dziękuję bardzo. I zatem jeszcze raz należy pozdrowić wszystkich, którzy są, tych, którzy oglądają, gestem niczym królowa Elżbieta albo gestem Benedykta. Cieszę się obecnością wszystkich, a zatem w imię Boże naprzód. Pani Martyno. Raz, słychać? Słychać? O, dobra. Serdecznie witam wszystkich Państwa na koncercie inaugurującym obchody 300-lecia powstania Kościoła. Ja nazywam się Martyna Muńko i będę miała przyjemność poprowadzić dla Państwa dzisiejszy koncert. A dzisiejszego wieczoru usłyszymy aż czterech wykonawców. Pierwszym z nich będzie prawdopodobnie najmłodszy organista w Polsce, 7-letni Mikołaj Ożga. Na swoim koncie ma już 2 festiwale organowe i grywał także na największych organach w kraju. Fascynuje się ich budową, zasadami działania i brzmieniem i nawet z klocków Lego non-stop buduje w domu organy, więc prawdziwy pasjonata. Na co dzień Mikołaj jest uczniem szkoły muzycznej w Witowicach w klasie fortepianu Andrzeja Jerzewskiego, a pierwsze kroki przy instrumencie stawiał pod okiem swojego ojca, Pawła Ożgi, który jest organistą, chórmistrzem i reżyserem dźwięku. Młody artysta może się również poszczycić nagrodami, między innymi pierwszym miejscem na ogólnopolskim konkursie fortepianowym w Starogardzie Gdańskim i wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie w barokowym stylu. A dzisiejszego wieczoru Mikołaj przeprowadzi nas przez dzieła wielkich mistrzów. Usłyszymy 3 preludia Jana Sebastiana Bacha, C-moll, E-moll i C-dur, Sonatine C-dur Steibelta, Balladę C-moll Burgmullera, W grocie króla gór Edwarda Griega i ponownie Tokatę i Fugę D-moll Jana Sebastiana Bacha. I tutaj jeszcze zanim zaczniemy, pojawiły się 2 prośby do Państwa, żeby jeżeli Państwo zechcą nagrodzić Mikołaja oklaskami, to żeby to zrobić po skończeniu prezentacji całego programu. A druga prośba, bardzo byśmy prosili o wyłączenie telefonów komórkowych, żeby nic nie przeszkadzało nam w odbiorze tej muzyki. Bardzo dziękuję i zapraszam na koncert Mikołaja. Thank you.
Thank you.
Thank you.
No, po takich owacjach to myślę, że naprawdę się Państwu podobało. Dziękujemy jeszcze raz, Mikołaj, za wspaniały koncert, a teraz usłyszymy utwory w wykonaniu trzech pozostałych artystów. Magdaleny Zarzecznej, Macieja Górskiego i Sebastiana Kreselego. Magdalena Zarzeczna jest absolwentką studiów magisterskich z muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów licencjackich z edukacji artystycznej w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz kierunku muzyka kościelna na Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Śpiewu uczyła się we wrocławskiej szkole jazzu i muzyki rozrywkowej. Od 2017 roku jest organistką oraz dyrygentem chóru Vox Cordis w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Obornikach Śląskich. Od października 2021 roku jest dyrygentem chóru Amicorum. Maciej Górski naukę śpiewu rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza w Katowicach i kontynuował ją na Akademii Muzycznej imienia Dobra, dziękuję. Dostałam jakiejś zaćmy mózgowej, bardzo przepraszam, imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, którą ukończył w 2017 roku. Podczas studiów brał udział w licznych koncertach jako solista i chórzysta, a na co dzień jest organistą w parafii Świętego Wawrzyńca w Wołowie. Sebastian Kresali jest absolwentem Metropolitalnego Studium Organistowskiego we Wrocławiu w klasie organów magistra Łukasza Romanka. W 2020 roku ukończył studia magisterskie na Akademii Muzycznej imienia Karola Lipińskiego we Wrocławiu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, na specjalnościach prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych w klasie dyrygowania profesor doktor habilitowanej Marty Kierskiej-Witczak oraz muzyka kościelna w klasie organów doktora Marka Fronca. Od września 2013 roku pełni funkcję głównego organisty kościoła pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Wołowie i jest również organizatorem cyklu koncertów o nazwie Lato Organowe w tym samym kościele. Występował na terenie Polski m.in. we Wrocławiu, Wołowie, Krzeszowie, Kielcach oraz czeskim Brumowie. W swoim dorobku posiada nagrania płytowe oraz projekty związane z działalnością rozpowszechniającą muzykę organową. A drugą część dzisiejszego koncertu rozpoczniemy od wysłuchania utworu jednego z czołowych przedstawicieli muzyki baroku, który był i wciąż jest wielkim autorytetem dla ówczesnych i tamtejszych twórców, Dietricha Buxtehudego. Jego pasakalia d-moll jest powszechnie uznawana za jedno z najważniejszych dzieł kompozytora, które stanowiło inspirację między innymi dla muzyki Jana Sebastiana Bacha, którego wcześniej słuchaliśmy w wykonaniu Mikołaja. Forma pasakali w czasach Buxtehudego była niezwykle popularna. Jest to szereg wariacji opartych na stałej formie basowej zwanym ostinatem. To tak jakby kazano Państwu stale w zapętleniu śpiewać w las kotek na płotek, a reszta głosów śpiewałaby inną melodię, przekształcając ją nieco z każdym powtórzeniem. I to właśnie zrobił Buxtehude. Napisał bas i dopisał pozostałe głosy. I nim przejdziemy do wysłuchania danego utworu, tutaj również pojawiła się prośba, jeżeli Państwo zechcą nagrodzić artystów brawami, to pod koniec wszystkich prezentowanych utworów i ponownie przypominam o wyłączeniu telefonów komórkowych.
śmierci Buxte Chudego na świat przyszedł francuski kompozytor Camille Saint-Saëns, a jego utworem, który dzisiaj usłyszymy, jest jedno z piękniejszych dzieł kompozytora – Ave Maria. Myślę, że słów pozdrowienia anielskiego nikomu nie trzeba przedstawiać. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim dziele Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny opisuje ją tymi słowami. Zdrowaś Maryjo, dobrze odmawiane, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki. Jest młotem, który go miażdży. Jest uświęceniem duszy, radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu, radością Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej. Zdrowaś Maryja jest rosą niebieską, która czyni duszę urodzajną. Jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi. Jest czerwoną różą, którą jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą jej składamy w ofierze. Jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który jej dajemy. Również wielu kompozytorów ofiarowało Maryi ową modlitwę na swój własny sposób. I posłuchajmy teraz, jak zrobił to francuski twórca. Litości, Panie, dla mnie nieszczęśliwego. Panie, litości. Jeśli do Ciebie dojdzie moje błaganie, nie karaj mnie swoją srogością, mniej nieubłagalny, zawsze łaskawy. Zwróć Twoje spojrzenie na mnie. Nie dopuść nigdy, żebym był w piekle, w ogniu wieczystym, cierpiał od Twojego gniewu, wielki Boże.
Jest to tłumaczenie włoskiego anonimowego twórcy, które zostało wykorzystane w jednej z arii pewnego kompozytora. I przez bardzo długi czas myślano, że jest to utwór włoskiego kompozytora epoki baroku, Alessandro Stradelli. Jednak okazuje się, że jest to twórcą Louis Niedermayer, szwajcarski artysta epoki romantyzmu. A skąd ta pomyłka? W czasach Niedermayera na nowo odkrywano muzykę włoskiego twórcy i również szwajcarski kompozytor zafascynował się jego postacią. Napisał operę opowiadającą legendę o włoskim muzyku i jego kochance, którzy ścigani są przez weneckiego senatora. W Rzymie za muzykiem podąża dwóch zabójców, którzy dopadają go w kościele Santa Maria Maggiore. Kompozytor zaczyna śpiewać, a jego przejmujące wykonanie hymnu Pluere Jeruzalem napełnia morderców takimi emocjami, że porzucają swój plan i również senator po pewnym czasie przebacza kompozytorowi. Opera niestety nie spotkała się z pochlebną krytyką, jednak melodia Pieta Signore stała się niezwykle popularna. Niedermayer utrzymywał, że był to prawdziwy utwór Stradelli, który ten wykorzystał w swojej operze, jednak okazało się, że Pieta Signore, tak jak i cała reszta opery, została skomponowana przez Niedermayera. Thank you.
Wróćmy jeszcze na chwilę do czasów Saint-Saensa, bo gdy ten był 10-letnim chłopcem, w Niemczech prężnie działał jeden z największych twórców romantycznych, Felix Mendelssohn. Był on głównie kompozytorem, dyrygentem i pianistą, ale także wspaniałym organistą, a wykonywane przez niego koncerty organowe cieszyły się ogromną popularnością, szczególnie w Wielkiej Brytanii, którą odwiedził aż 10 razy. W roku 1838 na łamach magazynu Świat Muzyczny ukazał się artykuł dotyczący gry młodego Felixa. Brytyjski organista Henry John Gauntlet opisał ją tymi słowami. Bach w jego wykonaniu jest wielce transcendentalny, a improwizacja nader zróżnicowana. Wolne jej części są pełne czułości i ekspresji, niesamowicie piękne i żarliwe. Huczne preludia zawierają nieskończoną ilość pomysłów, a innowacyjne pochody pasażowe w pedałach wciąż zaskakują publikę. I nie tylko dawane przez Mendelssohna koncerty organowe cieszyły się popularnością, chętnie wykonywano również jego kompozycje przeznaczone na ten instrument. Między rokiem 1831 a 1845 Felix napisał 6 sonat organowych, które są chętnie wykonywane aż po dzień dzisiejszy. Teraz usłyszymy jedną z nich, 3 części z 4 sonaty c-moll. Część pierwsza, grave, nosi tytuł najwolniejszego tempa muzycznego, w którym jednocześnie zawiera się powaga i żałość. Szykuje nas ona do wysłuchania niezwykle lirycznej części drugiej, po której wybrzmi majestatyczna część trzecia. Thank you.
Kiedy Mendelssohna nie było jeszcze na świecie, w Austrii działał Franz Schubert. Jednym z jego najbardziej znanych dzieł jest niezwykle chętnie wykonywana podczas ślubów Ave Maria. Kompozytor jednak nie napisał jej z myślą o praktykach religijnych czy też kościele katolickim i nie użył także tekstu pozdrowienia anielskiego, a jednak pieśń ta jest modlitwą. Otóż Schubert skomponował ją do tekstu powieści przygodowo-historycznej Sir Waltera Scotta zatytułowana Pani Jeziora i nazwał ją Pieśń Ellen. Tytułowa Ellen to bohaterka długiego poematu Scotta, którego akcja toczy się na szkockich wyżynach. W wyniku zwrotu akcji dziewczyna znajduje się w potrzebie i prosi Maryję o pomoc. Prawdopodobnie ze względu na słowa otwierające pieśń, melodia Schuberta została przyjęta do użytku z tradycyjną modlitwą rzymskokatolicką po łacinie o tym samym tytule i tak też jest ówcześnie wykonywana. Thank you.
Moje rekwiem. Mówiono, że nie wyraża strachu przed śmiercią. Ktoś nazwał je kołysanką śmierci, ale ja w taki właśnie sposób postrzegam śmierć. Jako szczęśliwe uwolnienie, jako pragnienie szczęścia pozaziemskiego, a nie jako bolesne doświadczenie. Są to słowa francuskiego kompozytora Gabriela Fauré. Pije Jezu jest jedną z siedmiu części wchodzącą w skład mszy za zmarłych powstałej między 1887 a 1890 rokiem. Całość charakteryzuje łagodny przebieg linii melodycznej i akompaniamentu, co jest wynikiem treści, jaką przekazują końcowe słowa sekwencji. Jest to pełna miłości prośba Maryi Dziewicy skierowana do jej Syna o łaskę i miłosierdzie dla zmarłych. Pije Jezu jest traktowane jako kluczowy moment całego rekwiem, które kompozytor uważał za odbicie szczęścia i doświadczenie ulgi wypływającego z niewątpliwego wyzwolenia człowieka. Musi być więc najsłodszą i najdelikatniejszą w swym wyrazie modlitwą. Kolejnym tekstem, po który kompozytorzy sięgali bardzo chętnie, jest sekwencja pochodząca z XIII wieku, Stabat Mater. Wizja Matki Boskiej stojącej pod krzyżem i opakującej śmierć swojego Syna Jezusa poruszała i inspirowała wielu kompozytorów.
Jednym z jej ciekawszych opracowań muzycznych jest wersja Carla Jenkinsa. Pomiędzy poszczególnymi wersami sekwencji umieścił on inne teksty, zarówno te liturgiczne, jak i te spoza liturgii, dzieląc tym samym dzieło na 12 części. Ave Verum, które teraz usłyszymy, jest 10. z nich. Niestety powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego koncertu. Ostatnim utworem, który zabrzmi dzisiejszego wieczoru, będzie tokata na temat psalmu 146 Jana Zwarta. Był on jednym z czołowych przedstawicieli muzyki organowej w Niderlandach. W wieku 16 lat Zwart otrzymał pierwszą posadę organisty. Grał w kościele w Rotterdam, następnie w kościołach gminy Kapel an der Eisel, a od 1898 roku również w ewangelicko-luterańskim kościele w Amsterdamie, gdzie zaczął dawać
cotygodniowe koncerty organowe, które kontynuował przez 23 lata, aż do swojej śmierci. Jan Zwart był pierwszym niderlandzkim organistą, który dawał koncerty radiowe. Przez 7 lat pojawiał się regularnie na antenie, dzięki czemu zwrócił uwagę szerszej publiczności właśnie na muzykę organową. Jednym z jego popularniejszych dzieł była tokata wieńcząca dzisiejszy koncert.
Państwo, to już koniec dzisiejszego koncertu. Ja poproszę wszystkich artystów do nas. Serdecznie zapraszam jeszcze. Oczywiście, gdyby jakimś cudem ktoś miał niedosyt, zwłaszcza gry Sebastiana, to jak Państwo wiecie, jutro zaczyna grać swój standardowy program od rana, więc zapraszamy, jak co niedzielę zresztą. Jeszcze oddam mikrofon księdzu proboszczowi na chwilę. Natomiast jeszcze raz, szanowni artyści, zapraszamy Was do nas. Ja pragnę bardzo serdecznie wszystkim podziękować, szanowni Państwo, Wam za obecność, za wysłuchanie koncertu. To dla nas jest po pierwsze budujące i podnoszące na duchu. Pragnę podziękować także i Sebastianowi za przygotowanie instrumentu, ale co tam instrumentu. Jak ja go zobaczyłem dzisiaj z mopem szorującego całą górę, to nie wiem, byłem tak wzruszony, że omal się nie popłakałem. Natomiast, szanowni Państwo, pragnę zaprosić na 22, na kolejny nasz koncert, który no, tutaj będzie już, powiedzmy, kwartet smyczkowy ze wspaniałymi także i koniecami. Mikołaj, proszę? Ja będę podawał. Jeszcze raz pragnę podziękować za te wspaniałe przeżycia, jakie nam, drodzy moi, zafundowaliście. Zawsze podziwiałem wiedzę, niesamowitą wiedzę Martyny i tym, co się potrafiła podzielić, jak jej no, wykonanie. Utworów, które wszyscy znamy, ale jednak w tym wnętrzu, w takim wykonaniu były bardzo budujące i wzruszające. A największym cudem to chyba jak przyglądałem się na próbie, próbowałem zobaczyć, jak zrozumieć, jak Mikołaj gra, bo niby siedział na ławce, a jednak lewitował ponad, jak to się teraz mówi, bo nie mogę powiedzieć pedałami, manualem, klawiaturą nożną, o, wybrnąłem, że, bo powiedzmy, no zagrać linię melodyczną jedną ręką na fortepianie, to tam nawet ja potrafię. Ale grać na dwóch klawiaturach, manuach i do tego jeszcze operować nogami na klawiaturę nożnej, to jest już coś. Niemniej jednak ławka jest przygotowana, powiedzmy, pod Sebastiana, no więc Mikołaj miał pewne problemy, żeby z niej dostać do pedału, a jednak sobie radził i to było niesamowite. Także i dziękuję za dwa wspaniałe głosy. Dziękuję. Ja chciałem się oczywiście przyłączyć do zaproszenia. Za dwa tygodnie będzie również wyjątkowe wydarzenie. Będziemy mieć z Wrocławia kwartet, zespół smyczkowy, dwa razy skrzypce, altówka, wiolonczela tutaj w tym miejscu. Natomiast chciałbym podziękować jeszcze jednej osobie, instytucji, firmie, jednej osobie bardzo ważnej. Classical Sound Studio Paweł Łożga, tak? Który dzisiaj zapewniał przekaz online oraz to, że możemy oglądać cały koncert tutaj na ekranie, co myślę, że ułatwiło również odbiór. I co ważne, to jest też tata Mikołaj. Także gratulacje. Gratulacje i słowa uznania. Tak więc.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, ponieważ robimy to dla nas wszystkich, przede wszystkim dla Was. Wasza obecność jest dla nas bardzo budująca. I teraz ja mogę też powiedzieć, dziękuję bardzo i proszę o więcej za 2 tygodnie. Do zobaczenia, spokojnej nocy. Z Panem Bogiem. Zrobimy sobie zdjęcie wspólne?